Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? Kościół Cię niebogarnie, wszędy pełno Ciebie i w otchłaniach, i w morzu, na ziemi i w niebie. Złota też wiernie pragniesz, bo to wszystko Twoje. Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje. Wdzięcznym Cię wtedy serce, Panie, wyznawa. Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar w jedności w Duchu Świętym, niech będą z nami wszystkimi. Teraz witam Was, moi drodzy, jeszcze w Waszych domowych, kościołach, ale już wkrótce będziemy mogli od środy tu się spotykać, rano, wieczorem na Eucharystii. I przechodzimy na tą Eucharystię, aby zaczerpnąć ze źródła miłości i nasycić się nią. Chcemy patrzeć na spotkanie braci i siostry oczyma Pana Boga. Chcemy dzielić się z nimi prawdą Ewangelii. W tej mszy świętej modlimy się w następujących intencjach. Ojciec Paweł odprawia swoje własne intencje. Ojciec Ludwik ze świętej pamięci Patryka Poludiec, 6. rocznicę śmierci, intencje od rodziców. Ojciec Tomasz modli się ze świętej pamięci Marię, 2. rocznicę śmierci oraz świętej pamięci Jana Deptuła, intencje od siostry z rodziną. Ojciec Marcin Dziewczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla rodziny Jarek. A ja odprawiam mszę świętą żałobną za świętej pamięci Elżbiety Wieczorek w dniu pogrzebu w Polsce. Jest to intencja od córek z rodzinami. Za grzech i zło w naszym codziennym życiu przeprośmy teraz Pana Boga. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, mocy ufające w Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas Twoją łaską, aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Nabot Izraelita miał winnicę Izrael obok pałacu Achaba, króla Samarii. Achab zatem zwrócił się do Nabota, mówiąc: oddaj mi na własność Twoją winnicę, aby została przerobiona dla mnie na ogród warzywny, gdyż ona przylega do mego domu. A ja dam Ci za nią winnicę lepszą od tej, chyba że wydaje Ci się słuszne, abym Ci dał pieniądze jako zapłatę za nią. Nabot zaś odpowiedział: niech mnie Pan broni przed tym, bym miał Ci oddać dziedzictwo mych przodków.
Achab przyszedł więc do swego domu rozgoryczony i rozgniewany słowami, które naród Izraelita wypowiedział do niego, a mianowicie: nie dam tobie dziedzictwa moich przodków. Następnie położył się na swoim łożu, odwrócił twarz i nic nie jadł. Niebawem przyszła do niego Izabel, jego żona, i zapytała go: czemu duch twój jest tak rozgoryczony, że nic nie jesz? On zaś jej odpowiedział: bo rozmawiałem z Nabotem i Izraelitą, powiedziałem mu: sprzedaj mi twoją winnicę za pieniądze, albo jeśli chcesz, dam ci zamiast niej inną. A on powiedział: nie dam tobie mojej winnicy. Na to rzekła do niego Izabel, jego żona: to ty teraz sprawujesz rządy królewskie nad Izraelem. Wstań, jedz i bądź dobrej myśli, to ja ci dam winnicę Nabota Izraelity. Potem w imieniu Achaba napisała listy i opieczętowała je pieczęcią, a następnie wysłała do starszysty i dostojników, którzy byli w mieście sąsiadujących z Nabotem. W listach tak pisała: ogłoście post i posadźcie Nabota przed ludem. Posadźcie też naprzeciw niego dwóch ludzi niczemnych, by zaświadczyli przeciw niemu, mówiąc: zbluźniłeś Bogu i królowi. Potem go wyprowadźcie i kamienujcie tak, aby zmarł. Jego współobywatele starsi oraz dostojnicy mieszkający w mieście zrobili, jak im Izabel poleciła i jak było napisane w listach, które do nich wysłała. A więc ogłosili post i posadzili Nabota przed ludem. Potem przyszło dwóch ludzi nikczemnych, którzy zasiadłszy przed nim, zaświadczyli przeciw niemu, mówiąc: Nabot zbluźnił Bogu i królowi. Dlatego wyprowadzili go za miasto i ukamienowali go, wskutek czego zmarł. Sami zaś posłali do Izabel, aby powiedzieć: Nabot został ukamienowany i zmarł. Kiedy więc Izabel usłyszała, że Nabot został ukamienowany i zmarł, powiedziała Achabowi: wstań, weź w posiadanie winnicę Nabota Izraelity, której nie zgodził się dać ci za pieniądze, bo Nabot nie żyje, lecz umarł. Kiedy tylko Achab usłyszał, że Nabot umarł, zaraz stał, aby zejść do winnicy Nabota Izraelity i wziąć ją w posiadanie. Oto słowo Boże. Ogólnie będzie dzięki. Wysłuchaj, Panie, głos mojej modlitwy. Wysłuchaj, Panie, głos mojej modlitwy. Usłysz, Panie, moje słowa, zważ na moje jęki, wytęż słuch na głos mojej modlitwy, Królu mój i Boże. Wysłuchaj, Panie, głos mojej modlitwy. Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość, zły nie może przebywać u Ciebie, nie ostoją się przed Tobą nieprawi. Wysłuchaj, Panie, głos mojej modlitwy. Nienawidzisz wszystkich, którzy zło czynią, zgubę zsyłasz na każdego dokładnie. Pan czyni się człowiekiem podstępnym i krwawym. Wysłuchaj, Panie, głos mojej modlitwy. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie, i światłem na moje ścieżce. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami, pisze chleba Twoje. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano: oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąpij płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi,
i nie odwraca się od tego, kto chce pożyczyć od Ciebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Miłosiernemu Bogu, który zna nasze serca i wie, czego potrzebujemy, przedstawiajmy nasze modlitwy. Obdarz wszelkimi darami Twego Ducha, papieża i kolegium biskupów, aby zawsze prowadzili Bożą owczarnię drogami Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Użycz sprawującym władzę Ducha Mądrości, aby zatroskani o powierzone im zadanie widzieli przede wszystkim potrzebującego człowieka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Pomóż zagubionym wrócić na dobrą drogę prawdy i mądrości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dziękując Panu Bogu za otrzymane łaski, prośmy o dalsze Boże błogosławieństwo dla rodziny Jaracz. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych zmarłych, świętej pamięci Patryka Polubiec, Marię oraz Jana Deptua oraz świętej pamięci Elżbietę Wieczorek, aby byli przyjęci do chwały Królestwa Bożego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Uzdalniaj nas do przyjmowania postawy otwartego serca wobec każdego, kto potrzebuje naszej pomocy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy Boga, aby raczył dać Kościołowi Świętemu godnych kapłanów, braci i siostry zakonne. Błagamy Cię, Panie, abyś raczył wybrać spośród naszej młodzieży tych, którzy Ci służyć będą w stanie kapłańskim i w życiu zakonnym dla chwały imienia Twego i dla zbawienia dusz. Amen. Uzdalniaj nas do przyjmowania postawy otwartego serca wobec każdego, kto potrzebuje naszej pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało, z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co się krwią Chrystusa stało, soku wielu winnych gron pochodzi. Jak ten chleb, co złączył w złote ziarna, razem z wszystkimi aniołami
głosimy Twoją chwałę z radością śpiewając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Ponownie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary, Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, żywujący ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój zastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Tomaszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, szczególnie o tych, których polecamy w tej Eucharystii, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej ulubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Janem Pawłem II, świętym Maksymilianem, świętym Eugeniuszem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela,
Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój mój zostawiam Wam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij nas pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański i zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój Wam wszystkim. Polską muszą świętą.
a więc do pilnowania przy kościele, a więc liczenia ludzi, pokazywania im później gdzie, co i jak, do całego porządku. A więc na sobotę i na niedzielę od godziny 7 rano do godziny 3 po południu i później od 6 do 7.30 na ten okres czasu. A więc tylko i wyłącznie na weekend. I można oczywiście będzie trening w sobotę, będzie pokazane co i jak, wytłumaczone. Można zapisać się na 2 godziny, czy 4 godziny, czy tam nawet ktoś pół dnia chce i nam tutaj pomaga, więc o to chodzi. A drugie ogłoszenie od Komisji Kościelnej, bo pytali się co i jak jest właśnie ze składką, więc w okresie następnych kilku tygodni, dopóki trwa ten okres pandemii, składka nie może być zbierana w sposób tradycyjny, jaki do tej pory był. A więc podawanie koszyczka z jednej osoby do drugiej, bo jeśli nie, Panie Boże, jedna osoba jest zainfekowana, zarażona, to z tym koszyczkiem podając następnych wiele innych się może zarazić. Komisja Kościelna będzie przybierała tacę, ale stojąc przy wyjściu z kościoła, a tak w sali parafialnej, tak i tutaj, jak i również przy wejściu będzie można złożyć ofiarę. Także co potrzebni, będą wszyscy mieli kamizelki pomarańczowe, żeby byli rozpoznani, więc komisja ma swoje zadania. Najlepiej jak szef się ze mną skontaktuje i porozmawiamy na te tematy. Wszystkim Wam życzymy błogosławionego i pięknego dnia. Szczęść Wam Boże. Święty Michale Archaniele, pomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieski zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zguby dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą stoi do piekła. Amen. Pan z Wami i z duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Zapomnij nas, Panie, o odnagłej niespodziewanej śmierci.